Cześć, dzisiaj niedziela, no ale taka szybka akcja, szczupaka przenosimy, no mógłby tutaj zostać, tu mi się rozciekł ten oksydator, wczoraj lampę UV na noc wyłączyliśmy, folią nakryłem, ale no i tak bym musiał pompę wyłączyć, pościągać tutaj ten bioblok, nowy worek założyć, wynosimy szczupaka całego. Tam jeszcze w dwóch zostało. Pójdę z kamerą tam, gdzie to wynosimy. Część już przeniesiona. Siatki pasują, że to... Aha, tu może na statyw jakoś się zmontuje. Dobra, stamtąd mi dołóż, bo to... Czy wszystkie już masz? Wszystkie mam. Ale to dołóż mi do tych... Tak. Weź sitko te, nie tym. Te żółte sitko. To lepiej obcedzić. No dobra, bo to i tak tam jest przeważane. Że to tu przy tych naszych wewnętrznych manewrach, no to nie apteka. Zawsze na plus te wagi dajemy, że to później i tak pasuje to. Tak dwa z haczykiem i idę. To teraz jest tu dwa i tu dwa, nie? No dobra. Jeszcze do... Wszystkie tam, ile masz? Dobra, będzie. To idę, idziemy z tym tam na podchowalnię. 2 kilo szczupaka we wiadrze. Liczyć, nie wiem jaką one wagę średnią będą miały. 0,2 grama, to sobie policzcie, ile to tutaj sztuk jest, 2000 gram i 0,2-0,25 może grama będą sztuka ważyć, bo szczupak jako tako to jest lekką rybą, jeszcze względem wielkości swojej. O. Dobra, i tu mi nie przejdą, bo to już takie wzorniki z każdego tego kalibru siatki mamy zrobione. Na razie to one tak stoją dziwacznie. Ale to mówię, po transporcie no to zawsze takie tam przy jakichś przerzutach, manewrach. Karmniki przeniosłem, tylko tutaj będzie trzeba paszę nasypać. Tutaj sypałem tam z dwóch. Ale to oprócz karmników to one ręcznie też jeszcze dostają. Tu wszystko zbite jest tak w kupę. No dobra, to pójdziemy. Pójdziemy jeszcze raz po następną partię. Pauzę wcisnę. Dobra. Lejemy wodę. Kurczę, tak przez telefon tutaj patrzę, bo telefonem nagrywam. Kamera to mnie wczoraj już całkiem rozzłościła. No dobra. Czekaj, to ja w sumie, ja będę sobie tutaj stąd ładować, tylko niech mi się dobra. Mamy tarę. Tam za dużo. Nie będę tego odcedzać. O, czekaj, ja ci tam stamtąd wezmę. One jeszcze nie były przeważane, także jest okazja jutro, bo to dzisiaj to już mi się nie chce, ale bo się dzień zaczął, ale jutro zrobimy wagi średnie, będzie wiadomo ile sztuk tego szczupaka mamy. Mogłem tutaj lampę jakoś włączyć, ale to... Nawet nie wiem jak. Dobra, już będę szedł teraz.
No tak, 2 kilo w plusie. I idziemy. Teraz do 19, nie? Dobra. Trzeba się pilnować, co gdzie kłaść, bo to żeby później nie przerzucać tego powtórnie, niepotrzebnie. Kurczę, tak jak idę, to tutaj nie nadąży chyba łapać ostrości. Tutaj mam potokowca, tu jest, o, też szczupak pływa. Tu są potokowce, tu są tęczaki zostały. Tu są duże tęczaki, takie na selekty zostały. Czyli na... Z tego będziemy odbudowywać stado tarłowe. O, tam sobie skacze po... Dobra, wpadł z powrotem do wody. Po styropianie skakał. To tutaj już stoi puste. Czemu? Nie będzie? A no dobra, no to kilo, no faktycznie to. Czekaj, sobie tutaj wagę wytaruję. Przepuścisz mnie jakoś tu? Z wody naleję. No, możesz wybierać, no to tak. Poczekaj, tylko sitko, żebym sobie tutaj sięgnął. To jedziemy po kilogramie. No po co tam? To na razie nie wiesz, bo to... A bo dobra, wrzuć i... To już będzie. Wrzuć całe, to ja ubiorę. Albo dobra, ja tym wezmę, no czekaj to. Jest, dobra. Czy jeszcze trochę? Półtora. Półtora to za dużo, 1-2 zrobimy. Nie. Tak, a no zobacz ile tutaj, dużo nie ma. Jeden... Nie, to się nie tego. Mówisz? No to dobra. Nie mam. Szefowa zarządziła 1,5 kg, to... Ładuj, ładuj to. Dobra, będzie. No, to idę, to wyłączę to na razie, te chodzenie i... O, już mamy końcówkę. Ręce mam czyste. No to tak, podłóg ręki. Jakie one są wielkości. Kurczę, refleksy od światła. No więcej jak 3 cm mają chyba. Dobra. Tutaj końcówka też została. Zobacz, ile jest na wadze. No. Czyli to masz kurczę oko. Dobra. No nie wiem, ja tutaj tym sitkiem to za dużo nie wybiorę, wiesz to. Nie, ładuj. Kasarkiem albo tym dużym kasarkiem, tym większym, co? Chyba, że przyjdź jeszcze i tam... Wiesz co, zanieś te, a ja już wtedy zrobię łapię do... Tak, i to te idę, gdzie teraz idę z tymi? Do 19 z tymi. To już tu nie będę przychodzić, później tylko to wyłączać i... To idzie do, no, do 19. I tak wiecie, no w tej folii tam, co osłonięty ten oksydator, ten natleniacz,
to już tak pokapywało sobie, podciekało. No ale to bardzo cienka granica jest między takim, jak to teraz jest wyciekiem, a jak mi się rozpruje ten worek całkiem, no to już za dużo na ten czasu, na jakieś manipulacje by nie było. No to lepiej to zrobić zawczasu, niż później to się kurczę męczyć i wszystko. Nie wiem, gdzie tutaj lampę, żeby to zaświecić, ale o, a tu są, tutaj są duże takie, no to mi telefon zachlapią, ale takie tam 20 parę gram strągi i to będzie na tarlaki zostawione. Znaczy nie wszystko, bo to część pójdzie do zjedzenia, ale te będą i później te z tego jeszcze pewnie też część, albo i wszystkie. Te są mniejsze, takie tam z 7 może do 10 gram w porywach. To będzie szło też na stawy tam na strągarnię. A tutaj są gdzieś może tak, żeby to lepiej było widać, ale tutaj tak potokowce siedzą przy dnie. O, takie są strągi potokowe. A tu są szczupaki z pierwszego tarła. No tydzień różnicy jest między tymi a tamtymi. Z tym, że tamte co dzisiaj przenosiliśmy, przez parę dni tam miały cieplejszą wodę. I tak na oko to one dorównały do tych, że to. A te są, dobra, tu karmniki muszę ponaciągać. Wszystko pokarmić i do chałupy na co? Na herbatę. Dobra, to cześć, trzymajcie się.